Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym filmiku chciałem powiedzieć kilka słów na temat tarota i wróżbiarstwa i w ogóle omówić ten temat. A więc osoba, która zajmuje się tarotem, nie jest doświadczona, nie wie jak się oczyścić, po prostu nasyca się duchami, nasyca się złymi astralami i po prostu tylko to potem sprawia problemy danej osobie. I jeżeli osoba umie się oczyszczać po zrobieniu tarota, to nie ma z tym problemu, prawda? Ale jeżeli osoby nie są doświadczone i mają karty tarota i kładą karty tarota innym osobom i sobie również, no to niestety te osoby się nasycają złymi energiami, złymi duchami i potem nie umieją z tego po prostu wyjść. Odnośnie wróżenia i wróżbiarstwa chciałem powiedzieć, iż nie zawsze prognozy danych wróżek muszą się spełnić. Ja z mojego przykładu, pewna wróżka z Warszawy, nie chcę mówić jaka, mówiła na mój temat i zupełnie mojej koleżance twierdziła pewne rzeczy, no i niestety rzeczy, które twierdziła ta pani na mój temat, no niestety zupełnie nie zgadzały się z prawdą. Także, drodzy kochani, ostrzegam was przed opiniami wróżek i niby takich osób, które znają się na tarocie, bo ponieważ te osoby wielokrotnie jakby nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Opierają się na bazie jakichś wyliczeń, na bazie jakichś, no nie wiem, jakichś własnych imaginacji prawdopodobnie, ale w moim przypadku ta wróżka z Warszawy, wszystko co mówiła na mój temat, nic absolutnie się nie zgadzało. W tym momencie spowodowała perturbację mojej znajomej, na mój temat oczywiście, no i miałem z tym trochę problemu, no ale jakoś doszłem z tym do ładu. I chciałbym powiedzieć, że te wszystkie prognozy wróżek nie muszą się pokrywać z prawdą, ponieważ czasami jest tak, że przez datę urodzenia dana osoba ma takie, a nie inne jakości, takie, a nie inne jakby planety, które oddziaływują w sposób negatywny na życie danej osoby lub następne planety oddziaływują w sposób pozytywny na życie drugiej osoby, na życie pewnej osoby. Ale nie zawsze, drodzy kochani, musi być tak, jak te planety oddziaływują w momencie poczęcia danej osoby. Można po prostu to wszystko pozmieniać, można zmienić charakter przez pracę nad swoim charakterem, przez uprawianie jogi, przez medytację, przez inicjację, przez właściwego mistrza duchowego, można zniszczyć karmę, można tą karmę negatywną po prostu zmienić. I osoba, mimo że ma złą datę urodzenia, ma na przykład dwie jednostki w dacie urodzenia, może po prostu mieć tą karmę więcej pozytywną jak negatywną. Także nie jest powiedziane, że jeżeli wróżka nam powie w taki, a w taki sposób, że to jest święta prawda i że to po prostu w to trzeba wierzyć i że to po prostu jest już maksimum prawdy na temat danej osoby. Jeszcze ludzie za to płacą duże, grube pieniądze. Ja osobiście miałem duży problem właśnie z taką jedną wróżką z Warszawy, ponieważ powiedziała dużo negatywnych rzeczy na mój temat, no i mojej znajomej, dobrej znajomej, no i drodzy kochani, po prostu miałem z tego tytułu niezłe problemy, niezły meksyk, jak to się mówi. Ale po prostu, drodzy kochani, nie dajcie się wciągnąć w jakieś wywody, wróżek, nie dajcie się wciągnąć w jakieś takie opinie typu tarot i to wszystko, ponieważ tak naprawdę nie wszystko, co jest w kartach, musi być prawdą na wasz temat. Nie wszystko, co powie taka wróżka na wasz temat, może zgadzać się z prawdą. Pewne rzeczy mogą się może i zgadzać, ale pewne rzeczy na pewno nie. Ja nie chcę tutaj się wdawać w detale, co wróżka powiedziała na mój temat i w jakim systemie to powiedziała i powiedziała po prostu, no powiem wam trochę prawdy, powiedziała o mnie, że jest po prostu rycerz mieczy, to właśnie jestem ja i to jest karta, która jest najgorsza w tarocie i że po prostu ja jestem tą osobą. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdą, ponieważ ja nie jestem rycerzem mieczy. Ja pracowałem w Asocjacji Pomocy Humanitarnej wiele, wiele lat w Indiach. Pomagałem dzieciom, pomagałem osobom, które tej pomocy naprawdę potrzebują. Także nie jestem tą złą kartą, na którą wróżka zwróciła bardzo dużą uwagę, ponieważ to też moim zdaniem zależy od energii, którą dana wróżka posiada i jeżeli takie rzeczy wychodzą, no po prostu jej energia może być, że w tym dniu nie była najlepsza. I
jeżeli ktoś miał podobne takie jakby sytuacje, no to może wyciągnąć po tym filmiku wnioski po prostu z tego, co mówią dane wróżki, dani tarociści, którzy kładą tarota. I jeszcze raz mówię i powtarzam, że tarota nie może kłaść jakakolwiek osoba, chyba że się dobrze znacie, żeby po tym wszystkim razem dobrze się oczyścić, ponieważ przychodzą i duchy, przychodzą różne takie astrale, także potem trudno z tego wszystkiego wyjść danej osobie, która się tym zajmuje. I jeżeli osoba specjalista, no oczywiście może kłaść tego tarota i nie ma problemu, bo zna system, którym się może po tym wszystkim oczyścić. Na marginesie chciałem Wam skomentować, drodzy kochani, iż posiadamy, nasza firma produkuje Aronit Personal i Aronit Home Office, który jest bardzo dobry do noszenia przy sobie, do zamontowania w domu, żeby się dobrze wysypiać, żeby dobrze funkcjonować, mieć siłę, energię. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie odnośnik naszej aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.